Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry w 2024 roku. Chciałbym Was serdecznie powitać na kanale. No już jesteśmy blisko ponad 3 lata, dlatego cieszę się, że zgromadziła się tutaj Państwa tak duża społeczność, zarówno na platformach streamingowych, jak i na serwisie YouTube. W dobie tak wielu kanałów, treści, podcastów, tak szybko rozwijających się w Polsce, pragnę Państwu serdecznie podziękować za to, że przez ostatni rok wybieraliście właśnie podróż bez paszportu. Zdaję sobie sprawę, że doba ma tylko 24 godziny że czasami czas jest ograniczony. Wiem o tym, że łapią Państwo czasami te sekundy, minuty o to, żeby posłuchać swojej ulubionej audycji. I nie dziwię się też czasami, że nie znajdują Państwo czasu na podróż z uwagi na to, że no, Konkurencja jest ogromna, moi koledzy i koleżanki publikują również świetne treści, a czasami po prostu braknie czasu, albo treści publikowanych przeze mnie na kanale jest bardzo dużo, a o tym już za chwilę. Postanowiłem, że przez najbliższy rok na pewno nie zmieni się formuła podróży bez paszportu, nadal to będą rozmowy. Rozmowy z ekspertami, rozmowy prowadzone przez również moich współpracowników, odcinki historyczne, program nordycki, programy właśnie natury historycznej będzie dużo Bliskiego Wschodu, czyli niezmieniona forma, tak jak to się dzieje. Właśnie teraz. Zawsze jestem zwolennikiem zasady, że lepsze jest wrogiem dobrego, dlatego nic w tym roku się tutaj nie zmieni. Czasami zauważacie, że żongluję różnymi formami, czasami pojawiają się odcinki wideo, gdzie mam okazję pokazać swoją twarz, czasami są to tylko plansze. W zależności od tego, jaki to dzień, jaki to materiał, podejmuję decyzję, czy się tutaj przed Państwem pokazać, czy nie. Na pewno nowością w tym roku będzie jeszcze kolejny materiał, kolejne materiały od Marka Kozubela, który będzie prowadził cykl o bitwach świata. Zapraszam do odcinka numer 1, który został opublikowany całkiem niedawno. Zasięgi kanału pozostają niezmienne. Moglibyśmy powiedzieć, że ponad milion odsłon miesięcznie na kanale YouTube. Na platformach streamingowych oczywiście trochę nieco mniej znacznie mniej, ale tam podcast jest powiedzmy w 100 w top 100, top 200 najpopularniejszych podcastów w Polsce, dlatego bardzo Państwu dziękuję za to, że słuchacie na Spotify czy Apple Podcast. W tym momencie zachęcam do tego, żeby kliknąć gwiazdkę, ocenić podcast, też sprawi, że on będzie się pokazywał nieco wyżej. Czasami pojawiają się propozycje, żeby. Pojawiały się napisy, pojawił się jakiś lektor, może napisy w języku angielskim. Ja, drodzy Państwo, jestem bardzo chętny do, no, do tego typu rozwiązań. Niestety, dotychczas zespół podróży techniczne to jest tam tylko ja lub czasami moja żona, która montuje część z odcinków. Dlatego cóż, pozostaje mi na razie poczekać na to, aż będę miał miliony dolarów i wtedy pokuszę się o zatrudnienie takiej osoby która będzie prowadziła właśnie przygotowywała tego typu materiały pod kątem technicznym. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować dla patronów i patronek na serwisie Patronite. Ja czasami o tym wspominam w trakcie programów czy to na swoich kanałach social media. Jest to dla mnie bardzo ważna forma finansowania. Z niej właśnie też również między innymi wypłacane są Pieniądze, pensje dla współpracowników, którzy przygotowują odcinki. To jest też również taka forma wsparcia stała, która sprawia, że nie muszę martwić się o algorytmy YouTube'a. Dla przykładu niektóre odcinki, na przykład te komentarze w podróży, zarabiają 1,5 dolara. Albo 2 dolary, więc tutaj mówimy o rządzie takich kwot. Cieszę się z przychodów z YouTube'a, one są bardzo ważne, ale też uzależnione, od, tak naprawdę od pory roku, od reklam i od treści, które pokazują się na kanale. Ja nie ukrywam, że często podejmuję takich tematów, które no, może nie klikają się najlepiej. A jeżeli Państwo słuchają mnie na Spotify lub właśnie innych platformach, to Państwo powinni wiedzieć że Spotify niestety nie dzieli się praktycznie niczym z twórcami. Tam można kliknąć płatną subskrypcję, ale odcinki musiałbym chować za jakimś paywallem, czego w ogóle nie chcę. Więc oglądając mnie na Spotify twórcy, nie tylko ja oczywiście, nie zarabiają nic. Dlatego bardzo dziękuję raz jeszcze patronom i patronkom. Dziękuję za to, że wspieracie ten kanał. To jest dla mnie bardzo ważne. Często podajecie, że Zasługuje na więcej, więc warto może czasami namówić kogoś. Albo też zachęcam do zwiększenia progu wsparcia albo do wspierania. Podróży bez poszportu właśnie na Patronite. Bardzo ważni są tutaj też dla mnie stali sponsorzy. Państwo widzą czasami belki przy niektórych materiałach. Stałym partnerem mojego podcastu jest to Anda TMS Brokers. Jest to miejsce, gdzie możecie inwestować, nauczyć się inwestowania, gdzie możecie analizować sytuację na rynku. Jeżeli ktoś chce myśleć o finansach, bardzo poważnie zachęcam do tego, żeby właśnie sięgnąć po ofertę mojego partnera, partnera, który tak naprawdę kompletnie nie ingeruje w moją pracę. Nagrywamy wspólnie o Odcinki gospodarcze, ekonomiczne, komentarze. To jest partner, który daje całkowitą swobodę i kompletnie nie ingeruje, nawet nie prosi o to, żebym mówił o konkretnej agendzie albo robił materiały w konkretnej narracji. Serdecznie dziękuję. Patronami odcinków właśnie o serii bezpieczeństwa, czy to właśnie Ukrainie, jest również Militaria.pl oraz Kuchnia Wikinga. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście nie chciałbym być blokiem reklamowym, nie chcę być taką choinką reklamową, gdzie wszyscy mogą pokazać swój produkt. Tak często jest, że zgłaszają się do mnie jakieś firmy, brandy, ja się niestety nie zgadzam na tę współpracę, bo uważam, że państwu należy się uczciwość. Jeżeli jednak chcieliby Państwo zostać mecenasami programu, wspierać mnie, czy to jako firma, czy taka jako osoba prywatna, zachęcam serdecznie. Przyznam, że. Obecnie stoję przed takim wyzwaniem, bo w planach mam cały program afrykański. Chciałbym realizować materiały o Afryce. Chciałbym przygotować kilkadziesiąt odcinków, właśnie z osobą, która się do tego powiedzmy zgłosiła, z którą chcę współpracować. Jednakże nic się takiego nie stanie. Dopóki właśnie nie znajdziemy sponsora dla właśnie tego typu serii, chcielibyśmy, żeby ta osoba, ekspert, którego Państwo znają, otrzymywał pełne wynagrodzenie z tego, że spotyka się z Wami i opowiadamy sobie o Afryce mało, mało znanej, znanej, o sytuacji geopolitycznej, o często też o Bliskim Wschodzie. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby uczestniczyć w takim projekcie, wesprzeć nas, to proszę o kontakt linki oczywiście w opisie tam adres e-mail. Drodzy słuchacze, na 2024 rok życzę państwu bardzo dużo zdrowia, życzę tego, żebyście mieli państwo jak najwięcej czasu na to, żeby spędzać go z bliskimi, życzę otwartości serc na innych, o to, żeby w tym świecie, gdzie żyjemy również w sieci, zauważać innych wokół siebie. Przede wszystkim też przygód, podróży, żeby zdobywać Nowe horyzonty i przede wszystkim zdobywać wiedzę. Czy to właśnie na łamach podróży, czy to właśnie przesiadując w książkach. Na książki też trzeba mieć czas. Drodzy Państwo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się, Mateusz, i do usłyszenia.